Sponsorem kanału jest firma Dabrobau, specjalista w budowie obiektów sportowych. Sponsorem kanału jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, lider branży mięsnej. Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej. Dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie na kanale Ciono po oczach. Dzisiaj naszym gościem jest Henryk Kasperczak, przed laty znakomity piłkarz i trener między innymi Wisły Kraków, ale i wielu klubów francuskich, reprezentacji narodowych w Afryce, no i niedoszły też selekcjoner niestety. Witam serdecznie, panie trenerze, dobry wieczór. Kłaniam się. Witam, panie trenerze. No, trzeba powiedzieć jasno, w grudniu rozmawiamy 2023 roku. To był bardzo słaby rok dla polskiej reprezentacji. Jakie są tego pierwszej, ale myślę, że też i mundial bardzo nieudany naszych 17-latków, znaczy piłkarzy do lat 17. Bilans bramkowy 1-9 na mundialu w Indonezji. Jakby trener to wszystko podsumował, jak trener na to patrzy, skąd taka naprawdę duża degrengolada, jeżeli chodzi o wyniki sportowe, bo przypomnę, że myśmy jeszcze w grudniu cieszyli się mundialem w naszym wykonaniu, martwiliśmy się stylem, ale wyszliśmy z grupy i mieliśmy mecz z Francją w 1/8 finałów Mistrzostw Świata. A teraz z grupy śmiechu nie wychodzimy i drżymy przed Estonią. Tak naprawdę. Dlaczego tak się stało przez ten rok czasu? Myślę, że podstawą sukcesów w ogóle w klubie i może w reprezentacji jest inaczej, bo reprezentacja wykorzystuje tych zawodników, którzy po prostu dobrze grają w klubach, prawda? Tak. Tutaj niestety mamy wielki problem. Zawsze uważałem, że bazą osiągnięcia sukcesów w klubie, no to jest jednak szkolenie młodych zawodników, bo to jest najważniejsze. No i oprócz tego, no, szkolenie kadry trenerskiej, czyli tych ludzi, którzy odpowiadają za wyniki, tych ludzi, co potrzebujemy do tego, żeby osiągnąć na bazie tego futbolu, można powiedzieć, światowego, osiągnąć dobre wyniki. Niestety w tym mamy bardzo, bardzo duże problemy. Przykładem może być to, i z tym nigdy się nie zgadzam, co się w tej chwili dzieje w stosunku do tej struktury, która powstała w Polskim Związku Piłki Nożnej, że bierzemy zawodników średniaków, z obcokrajowców, którzy no niestety w stosunku do wymogów piłki nożnej światowej no całkowicie nas nie zadowalają. Bo walczymy o Ligę Mistrzów już dawno, bo to przeszło 30 lat już to trwa i próbowaliśmy różne sytuacje stworzyć, żeby ta polska piłka osiągnęła dobre wyniki. No niestety nie jesteśmy w tym miejscu, który byśmy chcieli być. Czyli w tym miejscu, żebyśmy mogli regularnie grać w Lidze Mistrzów, żebyśmy osiągali dobre wyniki. A z czego to wynika? Tak. Uważam, wynika to z tego, że ci średniacy w tej chwili po tym, co żeśmy stworzyli wcześniej, no nie dają nam satysfakcji pod każdym względem. Pod względem wyników, a także pod względem umiejętności ich. Bo w tej chwili ta piłka nożna nam tak uciekła daleko, prawda, w stosunku do innych krajów, które reprezentują wysoki poziom, no, że nie jesteśmy w stanie ich dogonić na ten czas. A oprócz tego, no, te wymogi są tak wysokie w stosunku do osiągnięcia dobrych wyników i pokazania się z tej piłce nożnej z jak najlepszej strony, że no, niestety jesteśmy słabi. I tutaj nie patrzę tutaj to na to optymistycznie. Coś trzeba zrobić,
polskiej piłce nożnej, żeby po prostu zaufać tym piłkarzom, których w tej chwili szkolimy, którym chcemy zrobić z nich wielkich piłkarzy, żeby w kraju po prostu była ta motywacja lepsza w stosunku do tych zawodników młodych, żebyśmy dali im te warunki, które pozwolą im po prostu poprawić swoje zdolności, swoje talenty, bo trzeba mówić, że mamy zdolnych zawodników, tak samo dotyczy to zdolnych trenerów, no niestety nie dajemy im w tej chwili, w tym okresie dużych możliwości, żeby oni się pokazali z lepszej strony. Bo jeżeli będziemy w dalszym ciągu kontynuowali to, co robimy z tymi średniakami z drużyn europejskich, Hiszpanii, bo Anglików nie mówię, bo polskiej lizy nie ma Anglików w ogóle, ale Holendrów nie ma w ogóle, nie ma w ogóle tych zespołów, Francuzów nie ma, prawie że nie ma, bo... Nie ma, to prawda. Tak, także tutaj nie perspektywicznie patrząc na polepszenie jakości polskiej piłki nożnej, jeżeli nie postawimy na swoich zawodników, na swoich zdolnych zawodników, bo przecież mamy jednak 40-milionowy naród, który może coś zrobić lepszego w stosunku na przykład do Holandii, a myśmy z Holandią, pamiętam, za moich czasów, no byliśmy jak równy z równym, prawda? Nie baliśmy się Holendrów, nie baliśmy się innych zespołów z innych krajów, bo byliśmy tak silni, żeśmy mogli ich pokonać. Niestety w tej chwili ta różnica jest pokazana w tych rozgrywkach, czy to Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Świata, no, że z tymi strukturami, które żeśmy stworzyli w polskiej piłce nożnej, struktury, mówię, sportowe, prawda? Tak, tak, tak. No, daleko, daleko nie zajdziemy. Więc coś trzeba konkretnego zrobić, żeby było to lepiej. I myślę, że tu potrzebni są ludzie kompetentni, ludzie, którzy praktykowali futbol, którzy wiedzą, o co chodzi w futbolu. Trzeba dać wszystkie możliwości, oczywiście pracując nad systemem, jaki został stworzony, nad strukturą, która została stworzona, żeby to urozmaicić lepiej i zrobić lepiej, bo uważam, że świat nam ucieka, piłki nożne. Totalnie, bardzo szybko. Totalnie, ale to tylko ze względu, że ci, którzy w tej chwili mają sukcesy, które stworzyli struktury odpowiadające wymogom aktualnym piłki nożnej, powinny być zmienione. Oczywiście. Jeżeli nie będziemy zawodowcami... Bo jest fajna opinia na naszym czacie, która koreluje właśnie z tym, co pan trener powiedział. Jan Klas pisze tak: w niższych ligach w Polsce marnuje się tylu utalentowanych młodych zawodników. Najlepszych się odpala w Polsce, a gra słaby obcokrajowiec po układzie z menedżerem. To niestety też jest prawda. I chciałem, panie trenerze, zapytać, bo Wojciech Skrzypek, interesujący trener właśnie na CKS-u Czeleć, klubu z niższej Ligi Śląskiej, był u nas i wprost mówił o pewnym nepotyzmie w stosunku do młodych zawodników. Odrzuca się wiele talentów, tych, którzy nie mają układów. Ci, którzy mają układy, trafiają do reprezentacji juniorskich często, a wcale nie mają tak dużych talentów, czy trafiają do ekstraklasy. Więc mamy problem też z tymi układami w polskiej piłce, prawda, które po prostu też czasami eliminują te ciekawe, te dobre jednostki. Ja tylko dam przykład, ponieważ mówi się, że Mundial do lat 17, który się właśnie zakończył, to nie jest taki mundial jak dorosły, że tam są duże różnice jeszcze. Nieprawda, bo oglądałem gry reprezentacji Argentyny, oglądałem grę reprezentacji Francji, oglądałem Senegalu grę, czy Mali, to naprawdę grali już jak seniorzy. To było niesamowite, patrząc, czy Niemcy, którzy wygrali ostatecznie, a my naprawdę
odstawaliśmy totalnie w każdym elemencie od silnych tych reprezentacji, z którym się zmierzyliśmy. No i nasz bilans tych młodych zawodników na Mistrzostwach Świata, czyli jeden gol strzelony, 9 straconych, to jest naprawdę bilans, panie trenerze, alarmujący w tym przypadku. Tak mi się wydaje. A to byli nasi najzdolniejsi zawodnicy w tej grupie, prawda? No tak, oczywiście nie chcę powtarzać to, co pan powiedział, bo w zupełności się z panem zgadzam, że no, jesteśmy pod wielkim znakiem zapytania, co mamy zrobić, żeby było lepiej. Bo euforia była po losowaniu, oczywiście do Mistrzostw Europy i doszliśmy do wniosku, jak to zawsze, jesteśmy optymistami. Mistrzami świata losować. Ale nie jesteśmy realistami, tak. Prawda? I tutaj chcę powiedzieć jedną rzecz, że nie trzeba żyć piłką nożną, która była kiedyś, te 30 lat temu, czy 40, czy 50 lat temu, czy tylko trzeba iść z postępem. Trzeba po prostu piłkę nożną w Polsce odnowić, trzeba ją polepszyć. Do tego oczywiście potrzebni są ludzie, którzy by to zrobili, którzy są kompetentni, którzy mają jakąś wizję realną do sytuacji, jaka istnieje w tej chwili w futbolu międzynarodowym. No niestety to nie widzę, dlatego w pewnym momencie też zastanawiałem się nad tym, bo nigdy do Polski nie chciałem wrócić. Oczywiście jak wyjechałem z Polski w 1978 roku, żeby pracować w polskim klubie, czy poprawić co w polskiej piłce. Dlaczego? Bo znam sytuacje, jakie są, prawda, że takie zdanie użyję, na układy nie ma rady. Są ludzie, którzy po prostu nie mają wiedzy, nie mają dużej kompetencji, a chcą zarządzać polskim futbolem. I tutaj jest cała tragedia w tym, bo Polska jako kraj, oceniam osobiście ją jako naprawdę takim krajem, który ma wielkie możliwości, która może oczywiście przy tej ilości ludności, bo to też trzeba liczyć, że na przykład taka Holandia, która ma 10 milionów ludności, a tych, którzy uprawiają piłkę, no jest przeszło 2 miliony piłkarzy, prawda? No to jest coś niesamowitego. To prawda. Nie wiem, jak to się w Polsce tutaj to oblicza, ale 40 milionów, z 40 milionów ludzi można stworzyć coś przepięknego, można wyszukać wielkie talenty, można wyszukać wielkie talenty nie tylko jako piłkarzy, ale także trenerów. Zresztą dlaczego trenerzy nasi nie mają wielkiego jakiegoś sukcesu za granicą? Z tego względu, że po prostu słaby poziom, jaki reprezentuje zespół klubowy polski, który od przeszło 30 już lat walczy o Ligę Mistrzów. No tam raz Legia oczywiście nie mówię. Tak, to raz Legia pokonała tę przeszkodę, no ale powiedzmy od 2015. Tak, oczywiście, która się zakwalifikowała. No ale tutaj trenerzy, no niestety mamy tak zdolnych trenerów, mamy tak zdolnych też zawodników i ich na naszym podwórku nie wykorzystujemy. To jest największy błąd, jaki może być i to dotyczy tych ludzi, którzy zarządzają piłkę nożną. Weźmy przykład dzisiaj, jakie popełniane są błędy w stosunku do tego, co się robi i tutaj kto popełnia błędy. Oczywiście zawsze się mówi, że ryba zawsze śmierdzi od głowy. Tak jest. I tutaj ludzi, którzy stawiamy, prawda, w tej hierarchii piłkarskiej na najwyższym poziomie, czy oni rzeczywiście mają te zdolności, żeby po prostu dopasować się do systemu, w ogóle do,
do tej hierarchii piłkarskiej światowej. Ja pamiętam ta hierarchia, którą przeżyłem, prawda? No, myśmy przeżyli w tych latach momenty niesamowite. Myśmy mogli być kiedyś mistrzami świata, gdybyśmy na przykład nie przegrali meczu z Niemcami w sytuacji trudnej, której każdy pamięta. W Wodzie graliśmy, tak nie jest. Odpowiadało, może nie mieliśmy tych możliwości, Niemcom wystarczyło zremisować z nami, ale żeśmy reprezentowali futbol na najwyższym poziomie. Na poziomie, który dał wielką satysfakcję dla piłki polskiej, a później też światowej, bośmy się liczyli w futbolu światowym. No dzisiaj to tam kto oczywiście myśli o Polsce i kto uważa ją za jakiegoś faworyta do mistrzostw świata czy do zdobycia. Absolutnie nie, odwrotnie, wszyscy się cieszą, że Polskę wylosowali, panie trenerze, ale to jest straszne, co trener powiedział, bo to wszystko koreluje z wieloma moimi rozmówcami, na układy nie ma rady. Pamiętamy też sytuację, kiedy pan mógł zostać selekcjonerem, był taki moment, wybrano wówczas Franciszka Smudę. Grzegorz Lato, który był u mnie w studio, powiedział, że to jeden z jego największych błędów, ale też pewne wówczas właśnie układy interpersonalne, różnego rodzaju inne rzeczy zdecydowały, że wybrano Franciszka Smudę i to zaowocowało największą naszą klęską później na Euro 2012. Także to sam trener też tego doświadczył, prawda? W jakimś sensie. Dzisiaj sam Grzegorz Lato mówi, że to błąd. Co prawda po czasie, jako prezes PZPN-u, ale... Ja myślę tak, że wybór ludzi kompetentnych, no to nie wybiera środowisko polityczne, prawda? Tylko środowisko sportowe. Nie ci, co zarządzają oczywiście w Polsce, to żeby było dobrze, żeby ludziom się dobrze powodziło i tego. Ale do tego trzeba dodać ludzi, którzy się znają na piłce, którzy znają się na tych ludziach, którzy są kompetentni, którzy mogą coś dobrego zrobić dla polskiej piłki nożnej. Dlatego byłem w tym okresie trudnym. No, szkoda, że tak się zdarzyło, bo dzisiaj mogę też powiedzieć oficjalnie, że jeszcze w dalszym ciągu, jak było za czasów komuny, wybiera się ludzi do zarządzania pewną dyscypliną, która się nazywa oczywiście piłką nożną, ludzi, którzy są z polityki. To jest coś niesamowitego. Znajduje się i to, co odczułem to za granicą, prawda, w tej chwili, bo mam porównanie jakieś, co ma wspólnego polityka z tym do wyboru piłki, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, do wyboru selekcjonera, czy tym podobne. A myślę, że wracamy do czasów, że po prostu no, nie jest to oczywiście dobre dla naszej przyszłości, dla tej naszej kochanej dyscypliny sportowej jak piłka nożna, żeby ludzie, którzy po prostu nie mają pojęcia o stosunku do osiągnięcia wyników sportowych, się angażują do wyborów ludzi, którzy i dają tą odpowiedzialność im, którzy mają wielką odpowiedzialność ludziom, którzy nie są do tego stworzeni. Niestety, albo nie mają takich kompetencji. Jest jakieś światełko w tunelu? Wielokrotnie też tutaj, panie trenerze, rozmawialiśmy na temat budowy ośrodka dla narodowej reprezentacji. Rzeczywiście taki ośrodek ma wreszcie powstać w Otwocku pod Warszawą. Tylko można powiedzieć, że czemu teraz? I to trwa te kilkadziesiąt lat, prawda? Bo już trener Antoni Piechniczek apelował w latach 80., odchodząc ze stanowiska w 85 roku, o czym my mówimy. To już jest tyle lat, ile ja żyję, panie trenerze, na świecie, czyli 38 i dopiero teraz mówimy, że my to wybudujemy. Jest jakiś plan oczywiście, na szczęście, niby są środki z ministerstwa na to, ale ile czasu musiało to zająć, prawda? Żeby w ogóle do tego się zabrać, a to wydaje się podstawą takie miejsce. No ja zrozumiałem te stosunki polityczno-sportowe w momencie, ażbyśmy po prostu przyjechali z Niemiec.
I wystąpiłem w Jabłonnej, w siedzibie tej, gdzie często oczywiście prezydenci państwa, no tutaj nazwijmy to sekretarz krajowy, państwowy, pan Gierek i Jaroszewicz byli obecni i wystąpiłem i powiedziałem, co myślę o przyszłości polskiej piłce nożnej. Powiedziałem zdanie, które było bardzo ważne: wykorzystajcie tą sytuację, którą myśmy wam stworzyli. Myśmy wam stworzyli sytuację z drzwiami otwartymi, z sukcesami, żebyśmy w tej chwili stali się wielką potęgą piłki nożnej, prawda, na świecie. No niestety te słowa były wypowiedziane przeze mnie, bo takie wystąpienie miałem w Jabłonnej, na oficjalnym spotkaniu z władzami polskimi. No niestety no, nie były wykorzystane. I tutaj poszliśmy w innym kierunku, chociaż można powiedzieć jedno, co wtedy nigdy nie zapomnę, że po naszej generacji, po mistrzostwach Europy, po mistrzostwach świata w Argentynie, bo ta generacja jeszcze istniała, no ale druga generacja zawodników, która się stworzyła, oczywiście z trenerem wtedy naszej Piechniczkiem, no tak. Jednak wytrzymała tą jeszcze sytuację, bo byli zdolni zawodnicy tego, ale od tego czasu, no niestety nie poszliśmy w tym kierunku, co wypowiedziałem się wtedy na tym wieczornym spotkaniu, na tej wieczerzy, można powiedzieć, wspólnej z władzami polskimi i powiedziałem im wyraźnie, że wykorzystajcie, że macie możliwości, macie zdolnych ludzi w Polsce, wykorzystajcie to, żebyście później kiedyś w przyszłości byli potęgą piłkarską. Do tego powiedziałem im o infrastrukturach, czyli powiedziałem o tym, żeby budować piękne stadiony, żeby szkolić młodzież, żeby szkolić trenerów i zobaczycie, że będziemy mieli w przyszłości potęgi piłki nożnej polskiej. Niestety nie zostało to wysłuchane. Nie wiem z jakich powodów. Wie pan, z czasów komuny to różnie bywało, no ale tak. Dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy żyją w demokracji i ludźmi, którzy mogą stworzyć coś solidnego i zrobić coś lepszego. Przecież jakiś kierunek trzeba wybrać, żeby po prostu ta piłka nożna, nasza polska, nie cofała się, jak to w tej chwili to wygląda, bo w tej chwili patrząc na to, co nas spotkało w grupie, w której w zasadzie powinniśmy z łatwością się zakwalifikować do mistrzostw Europy, no niestety nic tam nie daje. No i jesteśmy zabazowani na zawodnikach, którzy grają za granicą, w swoich klubach grają dobrze, no ale w reprezentacji im to nie wychodzi. I dlatego słabiej, trzeba tak. To kompletnie zmienić. Jeżeli nie zmienimy tego, jeżeli my się dopasujemy do tego, co robią wszystkie inne kraje na świecie, które mają wyniki, i tu dam przykład. Przypuśćmy Hiszpania. Przecież oni mają tak świetne szkolenie młodzieży. Z tego wykorzystuje to trenerzy, prawda? Bo jeżeli mają wyniki drużyny, to i trener jest na fali. Portugalczycy, którzy mają świetnych zawodników, bo ich szkolą na miejscu, prawda, własnych, i mają swoich własnych zawodników. Niemcy tak samo od Francji skopiowali, bo ja w tej chwili też brałem udział w tym kształtowaniu tych wszystkich struktur we Francji, to pamiętam, że Niemcy od Francuzów skopiowali to, co kiedyś robiliśmy, prawda? I dlatego Niemcy też poszli w górę. Mają lekki kryzys w tej chwili,
ale myślę, nie będzie on trwał długo, bo przecież mają chłopaków, którzy są na miejscu i ich szkolą dobrze. Także Anglicy, no mam przykładów bardzo dużo i wiem o tym, że tu nie ma cudów, tu trzeba postawić naszą piłkę nożną na własnych zawodnikach, na własnych trenerach. Przecież mamy już teraz oczywiście lekcje już od tych, którzy przyszli tutaj, tak trener z wielkim autorytetem, bo bardzo dobrze oceniał, to jest świetny trener portugalski, Santos. Świetny. No niestety trzeba takiemu trenerowi pomóc. Trzeba takiemu trenerowi zrobić takie warunki, stworzyć, żeby coś nam polepszyć. Ale widać, że na układy nie ma rady. Zniszczono tego pana, który miał wielki autorytet, ale z winy kogo? No, nie całkowicie z niego, chociaż on, widząc tą sytuację w Polsce, może się trochę załamał. Ja go będę bronił, bo to jest człowiek, który naprawdę dużo zrobił dla piłki nożnej europejskiej i dla piłki nożnej portugalskiej, nie tylko, bo greckiej i tego. No i niestety się nie przebija, dlatego mówię, mentalnością, jaką mamy, stawiajmy na Polaków i róbmy wszystko, żeby ci polscy trenerzy, polscy zawodnicy, jak najlepiej się czuli w naszej polskiej lidze i żeby po prostu jak najlepiej grali i jakościowo jak najlepiej pokazywali się na świecie. Piękne słowa, panie trenerze. Ja powiem więcej, że właśnie rozmawiamy o przykładzie francuskim. Trener doskonale zna kształtowanie systemu francuskiego, Clera Fontaine, w jaki sposób pracuje się też z emigracją, z chłopakami, dla których właśnie te francuskie młodzieżowe reprezentacje są tak naprawdę miejscem, gdzie oni się mogą wybić, mogą mieć nowe życie. I to doskonale Francuzom wychodzi. Mają fantastyczny napływ, ale potrafią to wykorzystać. I zobaczmy, Francuzi nie byli tacy mocni przez lata. Teraz mam wrażenie, że mają taką ciągłość, mają co roku lepszy rocznik albo co najmniej taki sam, na każdej pozycji po 4-5 zawodników równej jakości, no ale właśnie też zrobili bardzo wiele reform, prawda? Ta reforma pewnie francuskiej piłki zaczęła się już od 1998 roku, ale konsekwentnie się rozwijają, konsekwentnie coraz lepiej to wygląda. No i dzisiaj, i przede wszystkim, panie trenerze, stabilność. Ile lat jest już Didier Deschamps? I tam nie ma kombinowania, tylko jest, tak jak trener mówi, no nie ma złotej recepty, oprócz też stabilności, prawda? A u nas od koncepcji do koncepcji. Ilu my mieliśmy selekcjonerów w ciągu roku, a już nie mówię tyle lat, ile jest Deschamps we Francji. To myśmy chyba mieli 7 selekcjonerów, a Francuzi 1. I zresztą bardzo dobrego, prawda? No tu poruszył pan problem. Poruszył pan temat, który oczywiście w piłce nożnej jest bardzo ważny. Francuzi są konsekwentni tego, co zdecydowali robić się dla przyszłości francuskiej piłki nożnej. Czyli znaleźli drogę, która jest bardzo prosta. Oczywiście my jesteśmy różni w stosunku do Francuzów, bo Francuzi mieli bardzo dużo kolonii, tak, prawda, na świecie, szczególnie Afryka, która ma potencjał piłkarski niesamowity. To jest potencjał, który Francuzi w tej chwili wykorzystują, ale już w tej chwili doszli do takiej sytuacji, że nie tylko sprowadzają afrykańskich zawodników z ich kontynentu, ale oni też mają już z ich kontynentu i rodziców, i zawodników u nich we Francji. I oni wykorzystują ich predyspozycje piłkarskie i w tej chwili no Francja to jest kraj, który jest konsekwentny w ich metodzie pracy i także w tym, co oni zdecydowali zrobić, prawda, w stosunku do polityki tej sportowej.
bo oni uważają, że największy potencjał w piłce nożnej, jaki w tej chwili jest, to jest na bazie zawodników afrykańskich. I to prawda. I to się liczy. I to wykorzystali. Przecież dzisiaj, jeżeli mamy patrzeć na, nawet dam taki przykład, kiedyś w partii, no, tej, której ekstrem droit, to jest taka prawica, prawda, która też rządziła Francją, to był taki Le Pen, ojciec ten Marine. Ojciec Marine Le Pen, tak, tak. Tak, Le Pen. I powiedział jedną rzecz, jak zobaczył zdjęcie reprezentacji Francji, to zdumiał się i mówi, jak zobaczył to zdjęcie, mówi, to jest, a tam byli sami czarni prawie, że? No tak. Może tam było dwóch, trzech białych. I mówi, to jest drużyna francuska. No niestety, panie Le Pen, ale to jest drużyna francuska. My w tej chwili w polityce sportowej, bo mamy te możliwości, no oczywiście liczymy na nich, że tak zdolnych i tak predysponowanych zawodników czarnych, którzy grają w reprezentacji, szukaliśmy dawno, bo oni odpowiadają za futbol w tej chwili, bo mają predyspozycje, które odpowiadają nowoczesnej piłce nożnej, czyli mają szybkość, mają dynamikę i oczywiście wielką technikę. To jest najważniejsze i na nich będziemy bazować. Czy oni są urodzeni w tej chwili już we Francji, to jest inna sprawa. Kiedy żeśmy szukali ich oczywiście w Afryce, na kontynencie afrykańskim, a dzisiaj mamy ich u siebie tutaj we Francji, bo przyjechali do nas i chcą dla nas grać. Tak, coś niesamowitego i są dwa pytania do pana trenera z naszego czatu. Ja sobie pozwolę je przeczytać. Pierwsze jest o historycznym meczu z Lazio. Andrzej pyta, witam panów, pytanie do pana Henryka. Czego zabrakło w meczu z Lazio w Krakowie i pozdrawia nas z województwa pomorskiego. Czego zabrakło, żeby pokonać w dwóch meczu Lazio? Czyli wracamy, panie trenerze, do czasów Wielkiej Wisły. Tak, no czego zabrakło? Dla nas nic nie zabrakło. Dla drużyny, dla mnie, w ogóle dla Polaków. Natomiast zabrakło Włochom. Włochom zabrakła dobra powierzchnia boiska, bo oczywiście, jak pamiętamy, mecz na tym boisku w pierwszym spotkaniu był odwołany i to było z premedytacją zrobione, bo wiceprezesem UEFA wtedy był Włoch, i wpłynął na to wszystko, żeby ten mecz się nie odbył. Ze względu na to, że Lazio w tym momencie miało dużo zawodników kontuzjowanych. A, okej. Okay. Tak. I po prostu ten mecz odwołano. Gdybyśmy mieli piękne boisko, jakie było w Lazio, czy tam na przykład w innym, to bez problemu byśmy grali. I wierzę w to, żebyśmy ich pokonali. Bo byliśmy bardzo dobrym zespołem, zespołem, który był w stanie wygrać z najlepszymi. Myśmy się porównywali z drużynami, które mogliśmy grać najlepszy futbol, jaki można było oczywiście widzieć wszędzie na boisku. Także, no wie pan, to jest kwestia różnych spraw, władzy, decyzji, prawda? No tak, UEFA znów. Niestety byliśmy, można powiedzieć, pod względem infrastruktury zacofani. Byliśmy to prawda. Nie na tym poziomie, co było w innych krajach zachodnich, gdzie boiska były piękne, zielone i tym podobne. I szkoda, bo wtedy żeśmy stracili to, co było najważniejsze, to zwycięstwo i zakwalifikowanie się do dalszej i następnej rundy.
Tak, ja myślę, że wtedy Wisłę było stać nawet na wygranie Pucharu UEFA. Ja tak myślę i tak wiele osób uważa, że to był najlepszy nasz team na pewno po 2000 roku, patrząc na tak historycznie. Ale jest kolejne ciekawe pytanie na czacie. Czym różni się mentalność piłkarza francuskiego od polskiego, panie trenerze? Czy są takie różnice? Francuzi, mnie się wydają, zawsze bardziej pewni siebie, bardziej ufni w swoje możliwości, które są podparte oczywiście świetnym wyszkoleniem technicznym, ale oddaję głos panu trenerowi. No powiem tak, że we Francji no inna jest myśl w ogóle szkoleniowa w stosunku do tych ludzi, którzy zarządzają polską piłką nożną. Ja myślę tak. Młodego zawsze trzeba od malutkości nauczyć wygrywać. Ale nauczyć go wygrywać, tłumacząc mu, co ma zrobić, jak się ma zachować, jak ma trenować. My się w Polsce troszeczkę ta sytuacja jest skomplikowana ze względu na to, że bardziej szkoli się tych młodych chłopaczków oczywiście na siłę, krzycząc na nich, czasami nawet nawet nie wyróżnia się ich zalety, tylko się dużo asystuje na ich wadach, że ci zawodnicy młodziutcy po prostu pewne rzeczy nie rozumieją, nie myślą w sposób realny, aktualny, jaki może być w stosunku do tego, że zawodnik, który ma dużą odpowiedzialność i duże możliwości, żeby tą odpowiedzialność wziąć, to się go niszczy moralnie. Niszczy się słowem, krzyczy się na niego, że się mówi do niego, ty się do piłki nie nadajesz. Jak można powiedzieć, jak ktoś gra na pewnym poziomie, prawda, że już jest w trampkarzach czy w juniorach i do niego mówi, że ty się nie nadajesz, to albo się krzyczy, ty lepiej rozumiesz, nie wiadomo, no różne się tego, nie mówi się o sprawach techniczno-taktycznych, nie mówi się o tym i nie tworzy się tej mentalności, że mecz gra się po to, żeby go wygrać i trzeba mu to przetłumaczyć, co to znaczy, że jak przegrasz na przykład, to trzeba mu wytłumaczyć po prostu, pewne błędy były popełniane tego, ale jak u nas gra się słów decyduje o pewnej wartości i tworzenia talentów zawodniczych. U nas się patrzy nie na sposób meteorologiczny, tylko się nie wytłumaczy po prostu, dlaczego słabo gra dzisiaj, dlaczego nie robi postępów, dlaczego. Ja myślę, że tutaj może obrażam niektórych trenerów, ale w szczególności to, co wiem, to jest dużo krzyku, dużo hałasu i dużo jest oczywiście obniżenia tej wartości zawodnika. Zawodnik się gubi, jeżeli się nie wyróżnia jego zalety, a się go traktuje niszczy się go przez jego wady. Bo przecież no my jesteśmy stworzeni do tego, jak każdy człowiek, że mamy zalety i wady. Ja zawsze uważałem, że trzeba grać z zawodnikami z ich zaletami, nie z ich wadami. Bo to mnie ciągło do tego, żeby powiedzieć chłopaku, przecież ty masz takie możliwości, ty masz motywować ich w sposób, a nie go drążyć w tym, że to źle podał, że tamto źle. Każdemu to się zdarza, ale trzeba wykorzystać zalety zawodników. I tego może
Może tego brakuje, się... bardzo tego, panie trenerze, w Polsce brakuje, ja zaraz podam przykłady, ale też Kamil Kosowski, to też były pana świetny zawodnik i też reprezentant Polski w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem na W Przeglądzie Sportowym wspomina wprost, że u trenera Kasperczaka mieliśmy pewną wolność, mieliśmy pewne właśnie... Oddawaliśmy to, co najlepsze, dlatego że trener Kasperczak z nas tego, to są jego słowa, wydobywał, a poszedł do Kaiserslautern, gdzie trafił w określoną maszynkę, że tak powiem, i tam już nie był w stanie wszystkich tych swoich atutów pokazać. To są jego słowa właśnie, jak wspomina pracę z panem i później, gdzie przeszedł właśnie do Ligi Niemieckiej. A mamy też głos z czatu. Jarek Kruk pozdrawia pana trenera z Kielc, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna. Szczególnie trenera Henryka Kasperczaka, który bardzo pomógł mi przy pisaniu książek o Włodzimierzu Gąsiorze i Zygmuncie Kukli. Zdrowia panie Heniu, czyli przekazuję tutaj od Jarka Kruka, mojego przyjaciela. Serdecznego. Tak. A przy okazji powiem tylko taką rzecz, że przeżyłem z takimi zawodnikami, jako zawodnik oczywiście w Mielcu, Włodziem Gąsiorem i Zygmuntem Kuklą, coś wspaniałego. To byli zawodnicy, których nigdy nie zapomnę, nigdy. No już nie żyjący już oczywiście Zygmuś Kukla i żyjący w Łodziu Gąsior, na pewno też ze mną mają świetne wspomnienia, bo przeżyliśmy no, dwa mistrzostwa świata, mistrzostwa Polski, przeżyliśmy tak. Wspaniały okres w dziejach oczywiście piłki nożnej mieleckiej, także naprawdę cieszę się z tego, że mogę dzisiaj o tylko oczywiście wspomnieć o nich, bo mamy fantastyczne wspomnienia. Mieliśmy grupę fantastyczną, mieliśmy zawodników cudownych, także no, dziękuję za to, że te wspomnienia oczywiście przyłożył mi pan, jak się nazywa pan? Jarek Kruk, Jaromir Kruk. Jarek Kruk. Jest. Z Kielc, z tygodnika Piłka Nożna. Jarek jeszcze tutaj dodaje, mogę tylko pana przeprosić, to pewnie w imieniu PZPN-u, że nie został pan selekcjonerem. Wielka z pana postać, Jarek Kruk. Pozdrawiamy ci, Jarku. Jego korona wygrała ostatnio z Legią w fantastycznym stylu i gra dalej w Pucharze Polski, także korona robi postępy. Korona Kielce pod wodzą polskiego trenera Kamila Kuzery, który też był Wiśle Kraków przez pięć lat. Bardzo dobrze, że pan mówi o Kamilu Kuzery, bo to był mój zawodnik, prawda? Tak. Wiśle Kraków, który był bardzo zdolny. Chłopak, który miał charakter, był wielką taką dla mnie, to był zadziora chłopak, no miał chwilę słabości, prawda, też jak każdy młody człowiek, ale doceniam go, zresztą miałem okazję się z nim spotkać na gali Ekstraklasy i żeśmy trochę tak porozmawiali, wspominaliśmy te nasze czasy w Wiśle Kraków, ja jako trener, on jako zawodnik. No i widać, że wnioski bardzo duże wyciągnął, jako człowiek, bo dzisiaj stał się trenerem, który oczywiście w polskiej lidze się liczy. Ale chciałem też dorzucić taką rzecz, że miałem szczęście to, że pracując z zawodnikami, bardzo dużo zawodników, których nie powiem, że wychowałem, bo oni się wychowali ze mną, ja z nimi, prawda, że zostali trenerami, bo przecież miałem kilku trenerów, którzy byli selekcjonerami w swoich krajach, prawda, takich jak dzisiaj w Senegalu, jak dzisiaj, jak był Laurent Blanc też w Lyon i selekcjonerem reprezentacji Francji. Także no, nie chcę innych liczyć, bo było ich bardzo dużo, którzy są trenerami do dzisiaj, prawda? Także to moja jest wielka satysfakcja, że mogłem, może oni jakiś tam przykład ode mnie brali, prawda? Ale myślę, że te sukcesy, które
które mieliśmy wspólnie i oni oglądali, podglądali moją pracę, może im coś, prawda, jakiś wpływ na to miałem, prawda. Także cieszę się z tego, że mogę dzisiaj wspomnieć kilku zawodników, którzy pracowali ze mną dziś jako trenerzy, prawda. To prawda. Ja jeszcze tylko o tej młodzieży chciałem przypomnieć, że niestety wciąż to słabo wygląda. Największym problemem, ja rozmawiam z, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, czy to we Wrocławiu, ale w wielu innych miejscach w Polsce, i wciąż niestety głównie polega to na tym, że ci trenerzy właśnie w juniorach, u dzieciaków, u trampkarzy, każdy mecz traktują jak finał Mistrzostw Świata, chcą tylko wygrywać, i nie uczą tych młodych ludzi piłki, zabijają tą miłość do piłki w nich. Cały czas te młode dzieciaki są wtłaczane od razu w system i tak dalej, nie mogą się kiwać, nie mogą dryblować, to cały czas pokutuje i później wychodzi to, co wychodzi. I to, co pan trener doskonale powiedział, niestety mam no, podobny jakby ogląd tutaj, zabija się pewność siebie wśród młodych chłopaków i to jest też nasz problem. To jest cały czas nasz problem chyba mentalnościowy na tle nawet Francuzów, prawda? To jest wzór dzisiaj. Zobaczmy, jak Francja rozprawiła się z Gibraltarem. Ja myślę, że to jest, ale to nie chodzi tylko o to, że wygrali, bo to, że wygrali, to było prawie pewne, ale oni strzelali 11, 12, 13 i 14 bramkę. Cały czas chcieli zdobyć bramkę bez względu na to, ile prowadzili, prawda? I to jest dla mnie też taka mentalność ich zwycięzców, którzy mają pod wodzą Mbappé i Deschampa. No my, ja mam inny trochę wniosek, znaczy wniosek, mam wniosek na to, co pan powiedział. Ja myślę tak, że zawodnikom, trenerom w Polsce trzeba dać lepsze możliwości, prawda, żeby się wykazali ze swoich, jak to się mówi, zdolności piłkarskich. Dlaczego ja to mówię? Dlatego to mówię, że po prostu my jesteśmy uzależnieni od sytuacji, jaka istnieje, prawda, aktualnie w piłce nożnej polskiej. No nie jest ona najlepsza, żeby dojść do sytuacji oczywiście tej, która istnieje w innych krajach europejskich czy światowych. Myślę, że jest dużo do zrobienia pod względem, ja dam taki przykład. To, co przeżyłem w Wiśle Kraków. Miałem takiego właściciela klubu, jak pamiętacie, Bogusława Cupiała. Cupiała, tak. Wiśle, tak. Który mówi, dla kogo my tu pracujemy? Myśmy powinni pracować dla polskiej piłki. On tak zawsze mówił. Ale co z tego, jak my będziemy pracować i to, co chcemy zrobić dla polskiej piłki nożnej, jak nam zabierają 16-latków, 17-latków za granicę. No i co my z tego mamy? My będziemy szkolić, no a niestety i z tego nie mamy żadnych korzyści, bo korzyści, jakie mają inne kraje, to one na początku są w kraju do pewnego wieku. Na przykład Portugalczyk nie idzie mając 17 lat czy 16. On u siebie pracuje, żeby zasłużył na to, żeby później został kupiony. Hiszpan czy jakiś inny z innej narodowości. Francuz zawodnik. Tak samo, tak. A my pracujemy jak amatorzy. My pracujemy, prawda? I nam zabierają za darmo zawodników za tam, za maksymalnie, opowiem o sumie 500 tysięcy euro. Młodych, zdolnych, utalentowanych zawodników. Jedni może wykorzystują tę sytuację i się rozwijają, ale na ogół wiemy o tym, że większość tych młodych zawodników w tym wieku nie rozwinie się szybko. Oni powinni zawsze czuć dwie rzeczy. Klub, który jest bardzo ważny, i rodzina, która jest bardzo ważna w danym wieku. Nie można zabierać kogoś, który wpada w środowisko, które on nie zna, które nie jest przyzwyczajony do tego, które jest za młody, żeby to zrozumieć,
dlaczego on tutaj przyszedł do innego klubu. No, niektórzy rozumieją, niektórzy może mniej, ale podstawą wszystkiego, żeby zawodnik polski, który odchodzi od nas, młody, w wieku, jak mówię, no, bo to zależy, jaka jest, jakie jest szkolenie, prawda, w danym kraju, bo są szkoleni w innych krajach europejskich, że wcześniej dorasta i wcześniej odchodzi, prawda, ale u nas w tej chwili no, zawodnik mając 16, 17, 18 lat, to on nie ma tej wartości, żeby pojechał na zachód, żeby odgrywał jakąś rolę, prawda. I się go sprzedaje za nic. Gubi się, ale panie doktorze, gubi się taki zawodnik młody, bardzo często sprzedaje się za grosze. Ale kto na tym traci? Na tym wszyscy, traci. My w Polsce tracimy. My w Polsce tracimy na tym, prawda? Oczywiście, że tak. Przecież taką wartość on by za dwa lata, czy tam za trzy lata, czy nie wiem, tylko, bo musimy się dopasować do sytuacji. My się w tej chwili, to co mówię, bierzemy trenerów z zagranicy. No co taki trener z zagranicy może z polską mentalnością zrobić? Nic no właśnie. Kto do Polski przychodzi jako zawodnik wartościowy, który gra na wysokim poziomie w Anglii, w Hiszpanii, czy tam jakieś tego, a my chcemy się dorównać do tych krajów. No przecież nie ma, o czym my tu mówimy? Ktoś się pomylił tutaj w myśleniu, w myśli tej, jak w Polsce stworzyć coś, żeby to po prostu było lepsze, żeby po prostu zawodników jeszcze lepiej szkolić, żeby zawodnicy byli na żeby kosztowali. Znalazł się taki jeden, Lewandowski, no, który był fenomenalny. No jest cały czas, prawda? Jest cały czas, no, mimo tego kryzysu. Ale takich Lewandowskich w Polsce to można mieć dużo, tylko trzeba po prostu do tego się dopasować, do sytuacji, jaka istnieje w Polsce. A w Polsce niestety ta sytuacja nie jest do tego, bo jesteśmy cały czas amatorami. Cały czas jesteśmy amatorami. My nie mamy żadnego statutu zawodowego w Polsce. My mamy statut zawodowy. Jaki statut zawodowy mamy jako zawodnik? I nawet trener nie ma statutu zawodowego, bo nie ma to, nie jest to dla nas zawód. Jak jest w innych krajach. Inne kraje po prostu nas prześcignęły we wszystkim, prawda? Niestety, tytułach, tak, no tak. Statutach różnych tego. My jesteśmy na przykład zawodnicy polscy, po prostu jesteśmy Polski. Jak wyjeżdżamy za granicę, no to się nazywamy zawodowcami, ale w Polsce jesteśmy cały czas amatorami. Amatorami pod wieloma względami. Panie trenerze, skoro o zawodowcach mowa, o PSG dwa zdania chciałem zamienić, albo nawet 22. Był Gaultier, wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stronę. PSG jednak ostatecznie sukcesu w Europie nie odniosło. Teraz mam wrażenie, że za trenera Luisa Enrique ten zespół jest jeszcze bardziej poukładany, jest jeszcze lepszy tak naprawdę, pomimo tego, że odszedł Messi i odszedł Neymar, ale mam wrażenie, że naprawdę ciekawy zespół zbudowano w Paryżu, ale cały czas brakuje jednej, znaczy w zasadzie dwóch rzeczy. Im skuteczności brakuje, bo też ten Barcola młody, który grał w Newcastle, to chyba z 5 czy 6 setek zmarnował. No i mają problem teraz z Donnarumą, z bramkarzem, który naprawdę ewidentnie jest w słabszej formie. Czy trener wierzy, że PSG to będzie ten sezon, gdzie rzeczywiście pod wodzą Luisa Enrique, którego ja pracę widzę i bardzo doceniam, czy to będzie ten sezon, że oni wreszcie ten sukces w Europie odniosą? Bo dla nich to sukces to co najmniej półfinał, prawda? Tak mi się wydaje Ligi Mistrzów. Jak trener patrzy na PSG i na to, co robi Luis Enrique właśnie w tym klubie? No powiem tak, że to jest, wytłumaczyć tą sytuację nigdy nie jest łatwo, prawda? Tak. To jest zespół, który robi dobre wyniki, a wyniki się robi, jak oczywiście dobiorą się zawodnicy, prawda? Dobór zawodników jest zawsze bardzo ważny. Zawodnik musi reprezentować ambicji dużo, bo to ja mówię o sprawie mentalnej, prawda?
nie tylko się mówi o sprawach, bo to ważne, najważniejsze to jest sprawa techniczna, oczywiście taktyczna, ale ważna jest, jak zawodnik, jako zawodnik, prawda, jako indywidualny, prawda, człowiek, jak on się zachowa w stosunku do kolektywu. To jest ważne, bo to zawodnicy tworzą oczywiście grupę z różnymi charakterami, z różnymi myślami mentalnymi i tego. Jeżeli się dobiorą, to mogą coś fantastycznego zrobić, jeżeli mają oczywiście wielką wartość, jakość techniczną, technicznego. I tu jest najważniejsza sprawa. Weźmy przykład PSG, bo mówimy o nich w tej chwili. Tak. Ja w tej chwili po tylu latach, co widzę, co zauważyłem, to bardziej tutaj w tym wszystkim, to sportowo patrząc, że finansowo, oczywiście finanse są ważne, ale najważniejsze to jest dobór zawodników, żeby oni po prostu się dopasowali, żeby byli zgrani. Ja przeżyłem też dużo jako zawodnik i wiem o tym, że dobór zawodników zawsze zależy od ich charakteru, o ich mentalności, więcej niż od tych sprawach jak technika czy taktyka. Zawodnik musi chcieć, musi być ambitny i wszyscy muszą to zrozumieć, zawodnicy, którzy przychodzą do danego klubu, czy do reprezentacji też, weźmy, bo później reprezentacja jest, prawda, też no tak. Dopasowanie się. Była kiedyś taka sytuacja w Polsce, że Górnik, Legia była stworzona z wielkich zawodników, prawda, no ale czasami tak. Nie wychodziło nam. Dlaczego? No bo rzeczywiście w reprezentacji inaczej się podchodziło, a inaczej się i dobierało się zawodników niż oczywiście w klubie. Także to są sprawy bardzo złożone. Ja uważam jedną rzecz, że największy błąd, jaki istnieje w tej chwili w futbolu w ogóle światowym, to są pieniądze. Pieniądze robią, oczywiście bez pieniędzy też nie można żyć, szczególnie zawodnicy w tej chwili mają wielki komfort, bo to pieniądze to... Nie stanowią problemu. Tak, tak, tak. Robią wielką, mogę powiedzieć, krzywdę niektórym zawodnikom, nie wszystkim, ale niektórym, bo tutaj się liczy mentalność. Myśli się o zawodnikach, którzy dadzą za te pieniądze, co zarabiają, większą satysfakcję, prawda, sportową, czyli nie wykazują jakości tej, na które za te pieniądze, co zarabiają, zawodnicy dają. To pod tymi względami, co powiedziałem. Powiedziałem o mentalności, która jest bardzo ważna, oczywiście, no ale też technicznie i taktycznie, bo weźmy przykład, jakie są postępy w tej chwili w światowej piłce, że każdy chce dorównać tym najlepszym. Tak, naszej grupy eliminacyjnej do Mistrzostw Europy. No co my, Albania? Co to za zespół? Jednak pokonała nas. Co to za zespół? Z Czechami będzie trudniej, ale damy sobie rady. No i co się okazuje? Okazuje się, że niestety no, nie dajemy sobie rady z takiej słabej grupie, żeby się zakwalifikować bezpośrednio. Także można by różnie mówić na te tematy. Ja mówię, najważniejsze to jest chęć, to jest myśl i ambicja danego zawodnika, że on chce zrobić wielką karierę i żeby każdy tak myślał. A panie trenerze, wracając do tego tak PSG, że mają szansę teraz na wygranie Ligi Mistrzów, zdaniem pana trenera? Nie bardzo wierzę w to. Nie bardzo wierzę w to.
Nie jestem tym, który, bo myślę, może kiedyś im się to zdarzy. No. Nie jestem życiowym pesymistą, prawda? Raczej jestem zawsze optymistą dla kogoś, ale szczególnie ja jestem optymistą i w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Tylko chciałem powiedzieć tylko jedno, że no, ten system i ten wybór tych ludzi, co mają dużo pieniędzy, tak jak Katarzyńczycy, którzy mają kasę niesamowite, mogą sobie robić co chcą, no ten dobór ludzi, no kto to wymyślał, żeby Neymar, Mbappé i jeszcze był Messi, żeby z tej trójki zrobić świetny zespół. Bardzo trudno. Z wielkich gwiazd nie można zrobić zespołu. Trzeba dobrać, to znam się jak w samochodzie, dobra maszyna co chodzi, prawda? No to trzeba dobrać tryby, trzeba dobrać oczywiście części takie, które by pasowały. Tutaj niestety te części nie pasują do siebie. Nie, trochę się przebudowali, panie trenerze. Teraz trochę się przebudowali, właśnie dlatego w sumie Mbappé jest największą gwiazdą. I dlatego bądźmy optymistami, ale myślę, że za wcześnie. Okej, to dziękuję za tę opinię. Panie trenerze, Rysiu Czaban, nasz stały widz, pozdrawiamy cię serdecznie i Chorzów, pyta, czy trener Kasperczak daje szansę na awans Wiśle Kraków do Ekstraklasy i czy widzi szansę uratowania się przed spadkiem Ruchu Chorzów z kolei z tejże Ekstraklasy. Zatrzymajmy się na Wiśle przez moment, bo właśnie, panie trenerze, tu jest też fatalne zarządzanie moim zdaniem i poproszę o taką też szerszą wypowiedź w kontekście możliwości awansu, bo w Wiśle postawiono na samych Hiszpanów, praktycznie tam jest ich pięciu, czy sześciu, czy więcej nawet, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o stawkę ligową, to są w środku stawki pierwszoligowej. Trochę podobny jakiś chyba element się tutaj wkradł, jakieś zaburzenia w budowie tego zespołu. Jak trener widzi szansę Wisły właśnie? Takich Hiszpanów, jak ma Wisła, to w Polsce bardzo łatwo znaleźć. No, tak właśnie. I dlatego nie rozumiem tej polityki sportowej. Brawo. Nie rozumiem tego. To jest tylko na temat Wisły, bo kocham Wisły, bo oczywiście duże sukcesy miałem z drużyną Wisły i bardzo lubię ten klub, zresztą często jestem obecny, prawda, i podzielam moją opinię w stosunku do drużyny i tego. I uważam, że jeżeli to potrwa jeszcze dłużej, to nie będzie sukcesów. No właśnie. Wiśle. Ja zresztą ogólnie powiedziałem zresztą na początku naszej rozmowy, że postawmy na dobrych, zdolnych, utalentowanych polskich zawodników. Zawodników. Oni nam dadzą większe satysfakcje. Tylko zmieńmy strukturę zarządzania polskiej piłki nożnej. Jeżeli nie zmienimy, to będziemy, my tworzymy w tej chwili fabrykę, która pracuje na zasadzie, przychodzi przedsiębiorca, oczywiście płaci i to wszystko. Za to, że oni grają w piłkę nożną. Ale tutaj nie ma jakiegoś sensu rywalizacji, sensu zdobywania pucharów jakichś, w sensie polepszenia sytuacji, jaka jest w piłce nożnej światowej. Nie będzie. W tym systemie i w tej strukturze, jaka istnieje. Dopóki nie zmienimy statutów oficjalnych, nie znajdziemy sponsorów, bo pamiętajmy o tym, że piłka w tej chwili nie polega tylko na tej, jak to się mówi, sportowej sprawie, ale na sportowej finansowej. No tak bo jest, trzeba zrozumieć. Trzeba zapłacić dla dobrych zawodników. Jak my sprowadzamy Hiszpanów, którzy grają w A-klasie czy w trzeciej lidze, no to niestety, no tak, ale ja mówię to na poziomie hiszpańskiej. Bo no oczywiście. Nie przyjdzie tu nikt z drugiej ligi, czy tam z pierwszej ligi hiszpańskiej. To są zawodnicy, którzy tam gdzieś tam grają na tym poziomie pierwszoligowym, na tej trzecioligowym poziomie, czy to jest jedno.
I tutaj po prostu będzie Wiśle cały czas bardzo trudno. I trudno będzie też oczywiście, żeby zakwalifikowali się, awansowali do tej ekstraklasy. Będzie. Ja jestem i duszą, żeby było to lepiej, bo kocham Wisłę Kraków. Także to, co myślę. Natomiast jeżeli chodzi o ruch Chorzów, tak. Ruch Chorzów w tej sytuacji jaka jest, i tak robi wielkie postępy. To, co ja myślę. Sytuacji, jaki się znajduje pod względem sportowym, finansowym, bo to są sprawy bardzo ważne. Ja myślę tak, żeby tu porównać i dać przykład w stosunku do tego klubu, że przeżyłem dużo w życiu i wiem jako sportowiec, jako piłkarz, jakie są motywacje w tej dyscyplinie. Są motywacje sportowe i finansowe. Nie czarujmy się. Jesteśmy młodzi, chcemy dobre wyniki osiągać i chcemy dobrze zarobić też, prawda? No tak. I to tylko w głowie jest w naszej głowie, żeby po prostu to działać. Nie wiem, jaka jest sytuacja finansowa. Sportowa jest na pewno w ruchu Chorzów dobra, bo zaczyna się oczywiście myślenie o tym klubie tradycyjnym, jakie było, prawda, że to był wielki klub, że jest tradycja i tego. No ale to nie wystarcza w tej chwili żyć przeszłością. I się nie żyje przyszłością. Trzeba się dopasować do tej sytuacji, jaka jest, czyli do tej aktualnej sytuacji. I tutaj dwie motywacje, jakie są ważne. Sportowa i finansowa. Popatrzmy, ten klub z wielką tradycją. Robią, co mogą. Są ambitni, no ale mają stadion, który ma chyba dzisiaj 80 czy 100 lat. No to prawie już się rozpadł praktycznie, no to prawda. Nie, no gdzie my jesteśmy? Teraz wypożyczyli oczywiście Stadion Śląski, prawda? Pewne sprawy, które trzeba rozumieć, ja przeszedłem też w życiu dużo rzeczy, ale lubię postęp, lubię zagadnienia, które mnie cieszą. Ale tu w tej sytuacji, co ja widzę w stosunku do ruchu, to ja się cieszę tylko z tego, że są ludzie, którzy chcą coś zrobić dobrego, ale trzeba im pomóc. Trzeba im właśnie. Pomóc. Władze miasta. W różnych tak dziedzinach, prawda, trzeba w infrastrukturze. Trzeba im pomóc oczywiście w szkoleniu młodzieży, trzeba im pomóc w szkoleniu kadry, trzeba im pomóc w tym, co jest ważne dla piłki, prawda? My potrzebujemy w tym wieku, takim jak żyjemy jako piłkarze, ja to zawsze mówię od 20 do 30 lat, bo później jest różnie, powyżej 30 czy poniżej, różnie to bywa w karierze różnej, ale trzeba w tym wieku tym młodym ludziom pomóc, żeby oni byli umotywowani. I tutaj ta polityka sportowa i finansowa musi iść w parze, żeby oni byli ciągle umotywowani zawodnicy sportowo i finansowo. Sportowo i tu trzeba poprawić w polskiej piłce, prawda? I tak, to musi iść w parze. Panie trenerze, tak rozmawiamy o różnych zespołach. Czy Śląsk Wrocław robi na panu trenerze dobre wrażenie? Jacek Magiera, no niesamowita praca. Też Hiszpana ma w ataku, najlepszego w tej chwili chyba piłkarza w Ekstraklasie, Erika Exposito. On go otworzył. On sprawił swoimi działaniami, że chłopak, który był może nieprzeciętny, ale jak na swoje możliwości grał słabo, dziś jest najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. To pokazuje, jak polski trener może być świetnym psychologiem i jak z drużyny bardzo, bardzo przeciętnej no, stworzył rewelację ligi, prawda? To też pokazuje, jak Jacek Magiera pracuje i to, co pan trener powiedział, trzeba stawiać na polskich utalentowanych też wciąż młodych, bo Jacek Magiera to nie jest, to wciąż jest młody trener relatywnie, prawda, na polskich szkoleniowców. Nie bać się tego. No jeżeli mam wniosek wyciągnąć z tego, co pan powiedział, to powiem prosto w ten sposób, że wszystkie kraje na świecie, które bazują na swoich ludziach na początku w szkoleniu młodzieży,
są krajami, które osiągają później w przyszłości najlepsze wyniki. Sukcesy. A my tego nie zrobiliśmy. My tutaj na przykład, to co powiedziałem, my mamy tą ekstraklasę, to jest przedsiębiorstwo, to jest fabryka, która żeruje tylko na tym, żeby coś się działo, prawda? Żeby coś się działo, szukają różnych rozwiązań tego. Nie tą drogą dojdziemy do tego, żebyśmy mieli, tak jak dzisiaj mają niektóre kraje, tam przykład, bo prawda, już jestem długo we Francji i mogę dać przykład Francuzów. Oni mogą zrobić dzisiaj 3 reprezentacje co najmniej. Dokładnie, niesamowite. I wyniki mogą robić fantastyczne. Wielka sztuka jest oczywiście selekcjonera, który takie wyniki robi, prawda? Bo Didier Deschamps w tej chwili, to on ma wybór z 50 zawodników i trafia zawsze w szczęśliwą siódemkę, prawda? Że zawsze mu to wychodzi i ma wyniki. A nie jest tak, że są trenerzy, którzy mają słabych zawodników, no i tam się udaje im od czasu do czasu co zrobić. Ale sztuka też polega, bo też jest zasada, daliśmy przykład PSG, prawda, Paris Saint-Germain, że mają Messi, Mbappé, mają Neymara, no i co z tego wyszło? No nic nie wyszło. Niewiele, także, bardzo niewiele. Także wie pan, no, są pewne rzeczy, które dla niektórych jest niezrozumiałe, dla mnie może trochę lepiej zrozumiały, dla niektórych no, jest to niewykonalne. Także myślę, że tu w tej chwili no, trzeba się dobrze zastanowić, w jakim kierunku ma ta polska piłka nożna pójść. A mamy niesamowite możliwości, bo my w Polsce, to co mogę powiedzieć, tak szczerze, jako człowiek, który dużo przeżył, że mamy bardzo zdolnych ludzi. Dajcie im wielkie możliwości pod względem właśnie sportowym i bodziec, który jest bardzo ważny w życiu, to pod względem finansowym też. To prawda. Panie trenerze, tak na koniec, bo tytułem naszego live'a jest jaki to będzie rok 2024 dla polskiego futbolu, dla polskiej reprezentacji, to będzie lepszy rok niż 2023, słaby dla naszej piłki reprezentacyjnej. Czyli powiem panu tak szczerze, co myślę. Szczerze. Że życzmy, żeby był lepszy. Ale dzisiaj, jeżeli pan mi się tak oczywiście pyta, to powiem panu, że jestem pesymistą. Nie stworzy się czegoś, które po prostu rzeczy, które nie jesteśmy na to przygotowani i my nie jesteśmy przygotowani. Myśmy mieli takie, no można powiedzieć, zielone światełko, że będzie lepiej od czasów oczywiście Nawałki, kiedy drużyna pokazała się z tej dobrej strony, ale nie zrobiliśmy nic, żeby następna generacja była lepsza. Żeby niestety było po prostu to, co myśli, mamy, ale róbmy oczywiście z tyłu za nimi takich zawodników, którzy tą pałeczkę by przejęli oczywiście po tych, którzy zaczęli coś robić dobrego. No niestety i tutaj trzeba zawsze rozważyć pewne rzeczy oczywiście fachowo, profesjonalnie, z myślą w stosunku do piłki nożnej, bo nie można się zamknąć w sukcesie jednym. Tutaj pan mówił o Śląsku Wrocław. Poczekajmy, jak to będzie dalej, prawda? Magiera na pewno jest dobrym, nie powiem dzisiaj, że bardzo dobrym, jeszcze żadnych wielkich sukcesów nie osiągnął, ale że jest dobrym trenerem i może coś stworzyć dobrego. Czy to będzie trwało długo, czy to będzie trwało krótko? Krótko. A reprezentacja, wie pan, i klub, to są wielkie różnice. W reprezentacji trzeba być zawsze dobrym. Jeżeli no się właśnie, nie jest dobrym,
Tak. I do tego trzeba mieć wybór, bo selekcjoner, jego praca jest inna niż w klubie, prawda? Selekcjoner, on odpowiada za każdy mecz o zwycięstwo, bo na przykład w klubie przegra się jeden mecz, drugi mecz, można to nadgonić, prawda, te przegrane, te porażki w reprezentacji. Nie. W reprezentacji na to nie ma czasu, jest tu i teraz. Oczywiście. A pojedziemy, panie trenerze, na Euro, czy nie pojedziemy, z pana zdaniem? Wie pan, to jest pytanie retoryczne dla mnie, wie pan. Powiem panu tak szczerze, to co widzę i to ja zawsze wywiadam, jak jest ze mną, prawda, to mówię, że w tej chwili to oglądam reprezentację Polski, która mnie męczy. A wie pan, z czego to wyciągnąłem? Z tego zdania Polskiego Związku Piłki Nożnej, piłka nas łączy. Chyba to jest od czasów Bońka, zdaje się, jak się nie mylę. Tak. I to tak sobie mówię, łączy na pewno, bo to wiadomo, my sportowcy to raczej jesteśmy zawsze kolektyw i solidarni jesteśmy ze wszystkim, no ale patrząc w tej chwili na tą reprezentację, to ona mnie męczy. Męczy noc piłka, czyli trener Kasperczak się do tego hasła przychyla, raczej męczy nas piłka. No niestety, no męczy, no bo no to tak właśnie nam piłka przeszkadza i to jest największy problem. Nie, najgorsze, wie pan co jest, najgorsze jest tak, że my kochamy piłkę. My kochamy piłkę. Kochamy, wiem naprawdę, o tym, że mamy naród, który kocha piłkę i jest wielka koniunktura, żeby ta polska piłka nożna poszła w górę, prawda? No ale niestety w tej sytuacji, jaka jest i to, co widzimy, no to nie jest to wszystko optymistyczne. Ja byłem, wie pan, zawsze z natury mojej byłem optymistą, ale wiedziałem, że nic w piłce nożnej nie jest łatwe, prawda? Trzeba optymistą można być, jeżeli się coś dobrego robi i coś dobrego widzi się, że się robi. A tutaj coś jednak nie jest tak najlepiej. Nie jest. Mówi się o młodych zawodnikach, a jak ja patrzę, mam na myśli młodych zawodników, to patrzę na przykład na reprezentację Brazylii, to oni, jeżeli chodzi o młodych napastników, to mają w tej chwili 5-6 zawodników już gotowych praktycznie, o których bije się, nie wiem, Real, Barcelona i tak dalej. To o czym my mówimy, sobie tak myślę właśnie, a propos tych mocnych, tak, i to co pan trener powiedział, że nawet Brazylijczycy, których się nie stawia za wzór organizacji, to nawet tak robią, że taki Endrick, wielka gwiazda Palmeiras, najpierw zdobył mistrzostwo z Palmeirasem, jest wielką gwiazdą Ligi Brazylijskiej i dopiero teraz, mając te 19 lat, wyjeżdża do Realu Madryt, czyli oni też nie robią tego tak szybko, jak to trener powiedział, nie że 16 lat, tylko 19 wygrał mistrzostwo Brazylii i dopiero wyjeżdża. Dobrze, że pan poruszył Brazylię, bo Brazylię porównuje do naszych czasów, kiedy się grało i do tej pory się gra i na plażach w Brazylii, i na podwórkach w Brazylii, i na różnych trawniczkach w Brazylii i tego. Myśmy to samo robili kiedyś. Tylko, widzi pan, jeżeli bierze się zawodniczka z takiej plaży, czy z takiego trawnika, jego się szkoli dosyć długo. I wie pan, ile taki młody zawodnik, wyjeżdżając za granicę, który gra później w klubie już brazylijskim. Wie pan, ile on kosztuje? On kosztuje miliony. Tak jest. A my szkolimy, ale nie szkolimy do końca. My szkolimy i mający młody chłopaczek wyjeżdża i on nie odpowiada tym wymogom piłkarskim, światowym i nie wymaga tego. Ja nawet mogę powiedzieć, moją opinię dać. Kilka razy dawałem tą opinię już kilku dziennikarzom. Nie wiadomo dlaczego, nie zawsze niektórzy piszą, czyli piszą. Nie wiem, w jakich są układach. W każdym bądź razie powiedziałem im jedną rzecz, która
dla mnie jest bardzo ważna, prawda, że my narzekamy na reprezentację Polski. Reprezentacja Polski, jeżeli mówimy o dziennikarzach w mediach, się mówi o tym, Zieliński gra w Napoli, świetny zawodnik. Lewandowski gra w Barcelonie, świetny zawodnik. Tam jeszcze nie chcę już, bo nie chcę mówić o szczęśliwych. Czyli oni są świetni, ale w drużynie, gdzie są bardzo dobrze otoczeni z bardzo dobrymi zawodnikami. To a prawda. My w reprezentacji chcemy, żeby ci zawodnicy byli przewodnikami tej reprezentacji, żeby oni wskazali drogę do sukcesu z tymi, którzy przyszli, ta nowa generacja. I tutaj jest cały problem w tym wszystkim. Ja uważam, że zawodnicy, oni są dobrzy, ale nie są tak cudowni, żeby mogli oczywiście tą reprezentację Polski poprowadzić i zrobić, bo ich jest za mało. To są wyjątki. Właśnie, na palcach tak, jednej ręki. Można oczywiście, ja na przykład opinię, analizę słucham ekspertów na przykład po meczu. To kogo my wymieniamy w tych meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy? Wymieniamy z 11 zawodników, nie liczę tej czy rezerwowych, co wchodzą i tego, ale wymieniamy z 11 zawodników jednego, który jest dobry. Ja jako trener bym chciał zupełnie odwrotnie, żeby 10 było najlepszych, a jeden, żeby był słabszy. Tak jest, tak się buduje zespół. Tak się buduje zespół. A nie takie myślenie mieć, ja nie wiem, kto to analizuje, tego jak ja słucham, na przykład po meczu, czy selekcjonerów, czy tego, no ambitnie graliśmy, walczyliśmy tego, no to nie o to chodzi. Tu trzeba jakość, skuteczność i tego, co myśmy w tej rundzie do zakwalifikowania się, w tej grupie, przepraszam, do zakwalifikowania się do Mistrzostw Europy, cośmy za wyniki zrobili. Myśmy z Wyspami Owczymi strzelili 2 bramki. W jednym i w drugim meczu. A tak poza tym, co? Żeśmy strzelili. Nie, męczyło nas piłka. Po jednym. Tam no po jednym, z Albanią, no to żeśmy wygrali, no tam i potem w remisach po jednej bramce żeśmy strzelili. No i to wszystko. I przegrany mecz z Czechami 3-1 żeśmy przegrali. O czym to świadczy? Zastanówmy się. Przecież to trzeba mieć pomyślunek, przecież taki normalny, taki życiowy, sportowy, nazwijmy to. Czyż jakieś konsekwencje z tego trzeba wyciągnąć, jakieś opinie trzeba wyciągnąć. Tu się mówi, świetnie zagrali, nie mieliśmy szczęścia, nie mieliśmy tego. No, żartujmy, to przecież dla mnie to jest nonsens tych wypowiedzi, tego co się robi, coś. Niestety. Jestem, jak to się mówi, załamany w tej chwili, dlatego mówię, że oglądając to wszystko się męczę, prawda, bo to mi nie daje satysfakcji, prawda. Mi też nie, panie trenerze, szczególnie jak się ogląda inne reprezentacje i inne ligi. Bardzo dziękuję, trener Henryk Kasperszak, stały nasz gość, co jakiś czas dzwonimy. Panie trenerze, już tak zupełnie na koniec, jak zdrowie? Czy już lepiej? Bo wiemy, że były pewne problemy, ale mam nadzieję, że już lepiej. Trener w świetnej formie, jak słyszę. No tak, no moja głowa zawsze dobrze pracuje, tylko oczywiście ta cała mechanika wszystkich tych to trochę nawala, prawda, ale jest już zdecydowanie lepiej. Normalnie chodzę, prawie że. Mam problemy z chodzeniem jeszcze po schodach, ale dużo rehabilitacji robię w dalszym ciągu i będę to robił jeszcze do końca roku. No, samopoczucie jest dobre. Muszę poprawić oczywiście to wszystko, co mi przeszkadza jeszcze w chodzeniu.
No i to najważniejsze, panie trenerze, dużo zdrowia życzę, naprawdę, i myślę, że tutaj z całą społecznością naszego kanału jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jesteśmy cały czas w kontakcie, panie trenerze. Dziękuję bardzo, do miłego zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia, dobranoc, pozdrawiam. Trener Henryk Kasperczak, prawdziwa legenda, jak słyszycie, naprawdę, ja powiem szczerze i też mówię to do osób nie tylko, które są na żywo, ale też, które obejrzą z odtworzenia, ja się cieszę na takie rozmowy, każda rozmowa, czy to z trenerem Kasperczakiem, czy to z trenerem Piechniczkiem, czy to z trenerem Kostką, które są na naszym kanale, to są prawdziwe perełki, z których, bo ja od tych ludzi właśnie na naszym kanale uczę się za każdym razem czegoś nowego. Jak słyszymy, trener Henryk Kasperczak nie jest optymistą, mówi wprost, męczy nas piłka, przeżarte mamy układami naszą piłkę, są problemy z reprezentacjami młodzieżowymi, juniorskimi. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że od tego 2024 roku no będzie lepiej w tej naszej skopanej, jak to kiedyś pisał Janusz Atlas w piłce nożnej, i rzeczywiście musimy robić te kroki do przodu, musimy zacząć po prostu te odnowę polskiej piłki, musi powstać ten ośrodek dla narodowej reprezentacji. To wszystko jest niezwykle ważne, bo naprawdę ludzie mają oczy, ludzie oglądają zagraniczne reprezentacje, zagraniczne ligi, widzą jak to tam wygląda i widzą różnicę, mentalnościową, jakościową. No i do tego po prostu trzeba dążyć do najlepszych. To, co powiedział trener Kasperczak, przestać się zachwystywać głupotami, drobnymi rzeczami i naprawdę przestańmy się już też ekscytować, kto jest rzecznikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, kto nie jest rzecznikiem, kto kogo zwalnia, kto... Jakie to ma znaczenie, ludzie złoci? To nie ma żadnego znaczenia. To są wszystko bzdury, didaskalie i walki poszczególnych koterii w Warszawie. Najważniejsze jest jednak budowanie tej naszej piłki od podstaw, a na razie tych podstaw jak nie było, tak nie ma. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność na kanale. Dajcie proszę łapki w górę wszyscy, którzy jeszcze są na żywo. Zachęcajcie ludzi do subskrypcji, do lajkowania kanału Ciono po oczach, do tego, żeby być z nami. Niedługo kolejne fantastyczne rozmowy. Ja wybieram się także na mecz Śląska-Wrocław z Koroną Kielce, który skomentuję ze stadionu. Mamy wielkie plany, jeżeli chodzi o nowy rok, jeżeli chodzi o naszych gości, których będziemy mieć, trwają prace nad zaproszeniem chociażby też do Oftopika Bogusława Włoszańskiego, naszego tutaj niesamowitego historyka, pasjonata historii, także nie tylko sport, ale także i ten off-topic. Mam nadzieję, że będzie się u nas rozwijał. Dziękuję bardzo. To wszystko w tym odcinku na kanale Ciono po oczach. Salutare. Jeszcze na koniec nasza czołówka, czyli tyłówka. Cześć.